Polonia Bytom z nowym stadionem. Jeszcze niedawno taki scenariusz należało włożyć między bajki. Ostatecznie po styczniowej decyzji o odrzuceniu wniosku likwidującego spółkę Bytomski Sport, władze miasta wzięły się za planowaną budowę nowoczesnego stadionu przy ulicy Olimpijskiej. Marzenia rzeczywiście się spełniają. Warto wierzyć, warto być konsekwentny, zdeterminowany. Jeszcze kilka miesięcy pewnie nikt w Bytomiu nie wierzył, że jest na to realna szansa. Ja wierzyłem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. No, powiem szczerze, że przed referendum nikt na to nie liczył. Myśleli, że jesteśmy pokonani. Ale tak jak pięknymi słowami powiedział Robert Rabus, że prezydent wierzył do końca. No i myślę, że my razem z nim. Także no, powiodło się. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Projekt stadionu ma być gotowy w przeciągu kilku miesięcy. Nowy obiekt ma pomieścić prawie 8,5 tysiąca kibiców i będzie składał się z trzech trybun. Całkowity koszt szacuje się na kwotę niemal 40 milionów złotych. Wykonawca na stadion zawita już w połowie tego roku. Mamy swój pomysł na ten stadion, bo uważamy, że obiekty stadionowe, które w tej chwili tworzymy, w których uczestniczymy, nie patrzymy tylko na czysto projektowo, tylko staramy się patrzeć dalej, czyli jak ten stadion zostanie wykorzystywany, jakie będzie mógł ewentualnie przynosić profity. W takiej koncepcji też również będziemy starali się przygotować projekt i zaproponować zamawiającemu projekt stadionu Polonii Bytom. Mamy 2 miesiące na przygotowanie koncepcji, następnie 8 miesięcy na doprowadzenie do pozwolenia na budowę i potem resztę tego czasu, 26 miesięcy, który zakłada umowa, wypełnią prace budowlane. Już wiemy, że w tej chwili no, prace budowlane się nie rozpoczną, ale rozbiórkowe do momentu zakończenia rozgrywek, czyli gdzieś do początku czerwca, no bo to wyrodziłoby pewne komplikacje. Pytanie, czy taki stadion dla czwartoligowca to nie przesada? Obecnie frekwencja na obiekcie niebiesko-czerwonych na spotkaniach ligowych wynosi kilkaset osób. To, że dzisiaj Polonia jest w tym miejscu, to jest również wynik tego, że kiedyś ktoś nie podjął parę lat temu decyzji o budowie infrastruktury sportowej. Polonia była w Ekstraklasie i byli inwestorzy, którzy chcieli zaangażować duże środki finansowe, bo pod rząd uzyskaliśmy 2 razy 7 miejsce najwyżej ze śląskich klubów i byli chętni, ale musiała być podjęta decyzja o tym, że Polonia doczeka się stadionu. Myślę, że spokojnie będziemy sobie rok po roku awansować i uważam, że na dzień dzisiejszy trzecia liga jest w naszym zasięgu, a później mamy znowu miesiąc na budowanie drużyny, modernizacji, że tak powiem, będziemy wiedzieć co dalej. Myślę, że nawet jakby Polonia w tej chwili była w klasie okręgowej, to jej ambicje na pewno sięgają ekstraklasy, a więc należałoby nawet taki stadion projektować i budować na tego typu klasę rozrywkową. Cała nadzieja w zespole Jacka Trzeciaka, który prowadzi w tabeli grupy drugiej hajs czwartej ligi i jest na dobrej drodze do awansu klasę wyżej. Możliwe, że w przyszłym sezonie ze względu na budowę niebiesko-czerwoni będą musieli przenieść się na jakiś czas na inny obiekt.